Kochanie, to dlaczego przeprowadziliśmy się na Maderę? Ja to zrzucam na ciebie. Dzisiaj jest smutny dzień, bo mama Pawła i ciocia Danusia wylatują. Będzie nam smutno. Dziewczyny się jeszcze pakują, ale mamy taki rytuał. Codziennie sprawdzamy, czy palmy stoją, czy sterylizacji. No i po co się pakujesz? Chyba się nie wiem po co. Jedziemy na plażę. Dalej nie pamiętam nazwy, gdzie my jesteśmy. Dzisiaj jest niedziela, dziewczyny jeszcze zabraliśmy na punkt widokowy. Pięknie. Są ławeczki, można sobie zrobić grilla. Teraz idziemy na plażę Praini. Potem odwozimy dziewczynę na lotnisko. Chwilowo utknęliśmy na lotnisku, bo maszyna wciągnęła bilet na parking. I Paweł ogarnia. Kochanie, to dlaczego wylądowaliśmy na Maderze? To nie jest taka prosta odpowiedź. Po pierwsze, zawsze myślałem o tym, żeby mieszkać gdzieś, gdzie jest ciepło. I męczyła mnie pogoda w Warszawie, ale Madera nie była jakimś super wysądowanym miejscem, że przejechaliśmy wszystkie wyspy i popatrzyliśmy na różne miejsca do mieszkania i wybraliśmy najlepsze. Tylko trochę przypadek, bo mój wspólnik tutaj zamieszkał. Zaprosił mnie w zeszłym roku w kwietniu tak, żeby go po prostu odwiedzić. I po rozmowie przy kolacji, gdzie zaproponował, że może coś byśmy zrobili tutaj z nieruchomościami, padła decyzja, że założymy tutaj spółkę. I wtedy, niewiele się zastanawiając, przegadaliśmy to wspólnie i wybraliśmy, że tutaj się przeprowadzimy. Ale to nie tak, że szukaliśmy nie wiadomo jak długo miejsca na świecie.